Witam serdecznie. Jesteśmy w Gdyni na bulwarze nadmorskim koło restauracji Barakuda. Z tyłu za mną widać siłownię, nową powstałą. Jest to siłownia na powietrzu, Outdoor Fitness. A z nami producent tych urządzeń, pan Paweł Bogusz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Skąd wziął się pomysł stworzenia takiej siłowni na powietrzu? Pomysł wziął się z zagranicy, gdzie tego typu miejsca są popularne już od wielu lat. U nas w kraju takie siłownie zaczęły pojawiać się jakieś 3-4 lata temu. Początkowo był to produkt bardzo mało znany, ciężko było komukolwiek skojarzyć, jak to wygląda, co się z tym robi i jak z tego korzystać. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć śmiało, że stało się jak gdyby modne. Ludzie chcą być zdrowi, chcą zdrowo żyć, chcą korzystać z takich placów. Jest taka potrzeba, także można śmiało powiedzieć, że dziś jest to produkt powszechny. Aha. A czy miasto wzięło udział w tym projekcie, w stworzeniu takiej siłowni? Tak. Akurat w tym konkretnym przypadku inwestorem był Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Także tak. A dla kogo jest przeznaczona? Urządzenie dedykujemy głównie dla osób dorosłych i starszych, dla seniorów. Natomiast, tak jak już wspomniałem, korzystają z tego również dzieci. Plasy są otwarte, każdy może z tego skorzystać, każdy może tutaj poćwiczyć. Korzystanie z urządzeń jest intuicyjne, ale gdyby komuś sprawiało to problem, na każdym stanowisku znajduje się instrukcja użytkowania. Każdy może podejść, poczytać i bezpiecznie z tego korzystać. Jeżeli mogę skorzystać z okazji, chciałbym zaapelować do widzów. Jeżeli chcecie, żeby tego typu miejsca pojawiały się również w waszej okolicy, zgłaszajcie taką potrzebę wśród lokalnych władz i przy okazji apel również do inwestorów. Jest to naprawdę niedroga inwestycja na te trudne czasy. Także niewielkim nakładem finansowym można naprawdę stworzyć taki plac, który będzie cieszył mieszkańców 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez względu na porę roku i na pogodę, co mamy okazję obserwować również dzisiaj, gdzie poranek jest dość mroźny, a mimo wszystko korzystających nie brakuje. Dobrze, dziękujemy bardzo za rozmowę i zapraszamy wszystkich do skorzystania właśnie z siłowni na powietrzu, Outdoor Fitness. W końcu to nic nie kosztuje.